Żarcik ukryty, sytuacyjny. Nie wiem. Poziom trudności jest? Wybierzemy pustostan. Raj po polsku. Spolszczenie masz do tego? O ja! Ej, ej, to by było dobre! Ej, to ja chcę ze spolszczeniem! No i gitara! No właśnie mam tu, widzę, że Gerd mi podesał spolszczenie, to jeszcze może... Ale ładna tapeta, w ogóle ja uwielbiam takie kolory, obczajacie? Taki fioletowy z niebieskim i z różowym, i w sumie z różowym. O Jezu, ale lubię. You see, Julia. Nie patrzę, ale nie widzę. Chyba dobry zgon musiał zaliczyć, nie? Go angielski, przynajmniej widzowie się podskillują. Pewnie prędzej załamią. You see, Julia. She's about your age. W moim wieku, prawie. W sensie, że to są późne dwudzieste, czy ona już jest późna dwudziestka? To tak jak ja, kurde. Widzicie, ona się śmieje, jest bardzo dobrze ubranym profesorem. Grad to nie wiem jaki, w sensie będę zmyślać, grad ze wspaniałymi studentami z pobliskiego Boulder. Ja, Henry, nawalam się w trupa z moimi kumplami. You approach her. Approach her to znaczy, że no, approach, w sensie osiąg... To w sumie moje tłumaczenie może być wątpliwe. You are drunk, widzicie? Od razu wiedziałam, że wali w trupa. You are pretty. Ty jesteś piękna. Druga wersja drogowa, w ogóle fajnie to na razie zaczyna. What's your, you know, major? Czy my tu mówimy o majorach w CS-ie? Chyba nie. Major, 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 major. Major, poważny. Dobra, dobra, będę musiała po prostu szybko reagować. What's your... You know. Co poważny. Poważnie patrzę. Major to chyba jakieś przedmioty powinno być. Ma to inne tłumaczenie. Główny. Popularny. Kierunek studiów. Mam to. Mamy to. Teraz tak. Idziemy w kobiecą próżność, czy wiecie? Idziemy w kobiecą próżność, czy... Czy podbijamy jak nerd? O, to jest pytanie. Dobra, ja uderzam w kobiecą próżność. You are pretty, she says. Coolly. You are not. You are future hangover. Future, dobrze, future. What? Patrzcie, ona mówi, że ja też jestem ładna. Someone should buy you a cheeseburger, she says. Ona chce mi postawić burgera? Patrzcie, jak to ugrałam, widzieliście? W kobiecą próżność czasami jednak warto uderzyć. Co znaczy flex down? Bo Wayton to kelner, wiadomo. I tydzień później ja i Julia jesteśmy parą, bo ja jestem jej chłopakiem. Fajnie. Jestem winnie. Object is. Plecak. O Boże, lekki sensitivity. To trzeba zmienić. Graphics, brightness, controls. Sensitivity. Dobra, bardziej w moim stylu. Pik. Bierzemy ten tornister. Ogólnie to wiecie, windy są niebezpieczne, a ja chcę na czerwone. Alarm. Nie mogę nic poklikać? Dlaczego nie pozwala mi klikać? Mieć mogę zbierać? Koleś nie umie biegać? No co, z nim jest nie tak. Popatrzę ogólnie, jak tu można zbierać. Wiecie co, spróbuję sobie zagrać przez pół godziny angielskiej, zobaczę, czy jest, wiecie, drama. No nic, ewidentnie mówią, żebym wsiadła do, wiecie... Nigdy nie lubiłam pick-upów. Ale no cóż, jak mus to mus. Wrzucaj na pakę tornister. Klikanie nie było w planach twórców. Spotykamy się już od ponad roku.
Ona doprowadza mnie całkowicie do szaleństwa. W sensie, dobrze mówię? Drive somebody nuts chyba znaczy do szaleństwa. It's great, w sensie, że jest dobrze mimo to. You move in, wprowadzam się. Dzielę z nią swoje mieszkanko blisko szkoły i gór. Pijemy, walimy sobie browca. Na tym, jak to się mówi, na ganku. Tak, na deck ganku. Pijemy piwko. Life is good. Życie jest przyjemne. Widzicie? Pijemy piwko sobie na ganku, jest super fajnie. Dobry wieczór, Wiktoria. Julia chce pieska! Też bym chciała pieska. Co znaczy Scruffy? Jakiś Scruffy to sprzymiotnik co do pieska. Bigla sobie wzięli. Undersized, w sensie, że mniejszy niż powinien być. Julia jest zakochana. Chce zabierać ze sobą pieska do klasy. Dziecko by się zrobili, a nie pieska kupują. O Boże, tam jest jakiś ten niemiecki Shepherd. Jest nieprzyjemny, nie? I też sobie chodzi, jak ona sobie chodzi na spacer z pieskiem. Ja mam Bigla! Pies nie ryczy! You pick up the Beagle and she names him Bucket. Ja robię... Dobra, bierzemy Bigla z takiego, wiecie, z hodowli, czy adoptujemy Shepherda i nazywamy go Mayhem. A chyba adoptuje pieska. A, to chodzi o German Shepherd. To z niemiecki, to z rasa psa. O Boże, ale się myliłam. To przypominający, ale... Gentle-eyed, co znaczy gentle? Gentle to jest tak delikatnie, a gentle-eyed, co znaczy? Jaka to z rasa German Shepherd, co to jest? Bigla. A nie, ja biorę tego. Tego będę adoptować. Ja adoptuję. Widzicie? Idealny piesek na mnie. Bawi się ze mną w parku i chodzi biegać z Julią. Ale jest za duży, żeby zabrać go do szkoły. Ale i tak lubię... Julia i tak go uwielbia. Widzicie? Ten piesek stał się przyjacielem, dzieckiem i zwierzaczkiem w jednym. 79. Gadamy sobie dalej, wiecie, na werandzie. Tutaj gadka, szmatka, tege, szege. W lecie, bo w sumie trudno w zimie siedzieć na werandzie. O 9.30 po południu. W sensie, będzie za 1.30. To nie wiem, co to znaczy. To znaczy radiates off. Coś na pustyni. W sensie, że ciepło się zwiększa. Nie, maleje. Ale na pustyni. O nie, dzieniusia chcą. Posłuchajcie, wkręćcie się w historię, bo to najpierw zaczyna się fabuła, a potem będziemy grać. Dzieci? O, dzieci nie są zbyt mądre. Ani dobre za bardzo. Ale chciałam powiedzieć, jeżeli ty i ja będziemy mieli jakieś... O Boże, to będzie para małych idiotów. That would be pretty good. To mogłoby być całkiem fajne, całkiem w porządku. One day with Rush? Why Rush? Pewnego dnia, to co? Robimy sobie bebika? Robimy sobie bebika, czy... Przedkładamy to na potem. W obecnych sytuacjach odłożyłabym to na potem, ale to w sumie, wiecie, wymyślony, fikcyjny świat, więc ja myślę, że... Why not? Pyknijmy sobie bebika. In that case, we should probably get married. O nie, teraz na małżeństwo chce mnie wyciągnąć. Co za baba! Yeah! I would like that, you say. No miałam wyjścia, innego wyjścia nie miałam. Kupiliśmy już psa, ja już zapytałam o małżeństwo. Chciała dziusia, zgodziłam się, to trzeba iść za ciosem. A gdzie jest sadzenie drzewa, ja się pytam. It's probably for the best that their parents are cheated.
Widzicie, te dzieci w dalszym ciągu są jakieś, wiecie, takie. I to jest na pewno dlatego, ponieważ ich rodzice są też tacy. A ona się ze mną zgadza. Cudownie, co za zgoda w związku. No, także ten. Ona chciała mnie przymusić do małżeństwa, więc zdecydowałam, że wyjeżdżam w góry. Bo nie da się zmienić kamery. C, coś było C. Przyciskam wszystko, dobra. U, to są notatki. Invent, dobra, to wszystko notatki. Poklikam wszystko jak leci. O, kamyk wyciągnąłem. Co to? A to kompas pod B. Pod N. Pod N jest kompas. Jakiś popsuty. A nie, dobrze, dobra. Dobra, widzę to. Na północ, tam jest na północ. Widzę to. Dobra, i mapa nie działa. Dobra. Dobra, tutaj przyjechałam ogólnie. Może przydałoby się rozerwać, nie? I poczytać, gdzie ja w ogóle trafiłam. Therefore... Torfara, tak chyba powinnam przeczytać. Trialhead. Możecie tłumaczyć, możecie być użyteczni, słuchajcie, przydatni. Dzisiaj się rozwijamy, widzicie, anglojęzycznie się rozwijamy, bo mam taki kaprys. Do not forget the check-in. No chciałabym właśnie tam sprawdzić, czy jestem na liście. Check-in, check-in. Widzicie, jesteśmy w ich miejscowości. Czyli musimy uważać i jakby, wiecie, w ogóle wiecie, co wam wymyśliłam, bo, wiecie, wczoraj tak sobie byliśmy na balkonie i nagle Luna też wychodzi, nie? I wchodzi sobie na śnieg i zostawia taką łapkę. I tam było, tylko że nie taki układ, że nie serduszko i że te łapki, ale ona miała chyba, Luna ma chyba cztery są łapki? Cztery chyba są, a nie pięć. Cztery są, potem mają cztery. Czy pięć? Chyba cztery. Plecak weź spaki. Spoko, poczekajcie. No i właśnie. I tu była tak, wiecie, ta kocia łapka tutaj. I tu były te od paluszków. I wiecie, że to się układa jak korona i by było super na logo, ale pewnie ktoś też zerżnie mi ten pomysł. Warning. Co to jest Hickers? A sobie sprawdzę, bo w sumie jestem ciekawa. Hickers. A sobie będę tak sprawdzać. Hickers. Hiker. Wytłumacz. Turysta. Hiker. Jak to się czyta? Czemu to nie czyta? Hiker. Hiker! Właśnie, widzicie? Hiker, turysta. Coś o turystach. Bo już teraz będę wiedziała, hiker. Dla niedoświadczonych tych turystów. Nie, nie polecana ta ścieżka dla niedoświadczonych turystów. No to nie wiem, czy się odnajdę. A tutaj? Gdzie jestem? A mapę się da wziąć? A jesteś tu? Coś w ten deseń? Kanion? O, nad jezioro bym poszła. Nie będę się robić zaraz głodna? Creek? Cottonwood Creek? Ruby River. O, cash nawet. Cash, money, money, cash. Mool point. Jakaś górka. Ale fajna mapa, dobrze zrobiona, że tak, wiecie, że idzie stromo, to widać, idzie nie stromo, to nie widać. Sami na miał te mapy. Idę po swój, po swój plecak na pacę. Ale ja już wzięłam plecak. Tu już nic nie mogę zrobić. Tutaj raczej wątpię, żebym mogła pójść. Tu mam wszystkie ścieżki, wiecie. Wszystkie ścieżki prowadzą mnie tam. Spojrzę na kompas. Idziemy na północ. Północ jest na dole, czyli idę na południe. Czekajcie, idę na południe. Idę gdzieś... Gdzieś tam idę. No nic, zobaczymy dalej. Co to? Schowam... Albo nie, nie chowam kompasa. Idę z kompasem, nie? Czy muzyka dla was nie jest troszeczkę za głośno? Może troszeczkę mnie ściszyła. Chyba dla mnie trochę za głośno muza jest. Reszta pewnie też troszkę by się przydało. Chyba lepiej. O ja, Firewatch! Turysta wspinaczkowy, hiker. Tak. Ja was przepraszam za te tłumaczenie, ale wiecie, ja się tego nie wstydzę, no. Nie wiedzy nigdy nie powinniśmy się wstydzić, powinniśmy po prostu to zmieniać. I tyle. Idę...
First day, znacie jaką piosenkę? Jest środa wieczorem. Środa czy czwartek? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, czwartek. To jest czwartek, nie środa. To jest czwartek, słuchajcie. I Julia, oczywiście spóźniona, 4 godziny, bo wiecie, za długo szykowała loczki, a tak naprawdę miałam je totalnie właśnie. Nie zadzwoniła, boję się, martwię się o nią i coraz bardziej czuję się rozwścieczona. W sensie rozwścieczony. O nie, patrzcie, poszłam w kima. To dopiero będzie drama, bo on poszedł w kima, a ona przyszła spóźniona. She's not quite drunk, but she's clearly been having a fun time. O nie, nie jest wcięta w trupa, ale dobrze się bawiła beze mnie. I zaczyna się jazda, nie? Ciach, drama w domu. Ignorujemy ją. You get mad. Ogólnie, gdybym była sobą, pewnie by było you get mad. Ale myślę, że prawdziwy mężczyzna co robi? Prawdziwy mężczyzna ignoruje, zazwyczaj. Nie dotykamy się przez całą noc! Następnego dnia czuję się winna za to, że byłam taka zła. I że miałam jej nie pytać, jak to miałam ignorować. Te zaczepki. I zapytać, dlaczego? Czekajcie. Jestem zła i czuję wyrzuty sumienia, bo w końcu chyba zapytałam o ten wieczór. A ona powiedziała, że było cudownie. Ale to smutno. You hold on to. W sensie, że się tak, o tak robię, to tiny pill. Nie, pill to jest tabletka. Przecież myślałam, że pillow, ale to jest pill, tabletka. Czy wiecie? Poszedł dropsik. No dobra, zrobię sobie kawkę i wstanę, nie? Bo w sumie ciężko w życiu jest. 81. Julia wciąż lubi rysować. Ona sobie maluje roślinki ze swoich odkryć wszelakich. I maluje wszystkie miejsca, gdzie ja byłam. I maluje mnie. Czy ja jej pozuję, wiecie, jak He-Man? Co to jest He-Man? W sensie, że ja i taki, że super bohater man, bo końcówkę trzeba man dodać. Dobry wieczór wszystkim, witam was. Frolic. Frolic to taka karma dla psów była. You frolic like a Victoria's Secret model. Tak. Cokolwiek to znaczy. Julia was right. You are very pretty. Ma się ten urok. Po prostu. Jak ta piosenka leciała? Czekajcie. You sexy and you know it. Tak jak on tutaj jest. I'm sexy and I know it. Hop! Dobra. Buty sobie, widzicie, jakie ubrałam. Ej, pasek ma źle. Co to za pas? Jakiś taki beznadziejny. Do tego jakoś na opak. Nie wiem, beznadziejny ten pasek. Powinien logicznie rzecz ujmując, musiał w sumie przerwać. Popatrzmy na ten. No widzicie, północ jest tam. No nic, idziemy. Tu są jakieś ciernie. Nic z tym się nie da zrobić. Nic na razie nie mogę podnosić. On biega za bardzo, nie chce. Chodzimy sobie po tym lesie, nie? Z dołbani. Pomodelowaliśmy je jak prawdziwy aniołek Victoria's Secret. No i czas iść dalej. Two Forks Lookout Tower. 8 mil. No idziemy. 8 mil. Mogę się wspinać, w sensie, że pokonywać przeszkody. Kurde, nienawidzę, jak facet ma takie krótkie spodenki. 82. W trakcie lata ja i Julia czerpaliśmy satysfakcję. Cieszyliśmy się ze wspólnych spacerów z naszym kundlem w nocy. No nie mam innego wyjścia, muszę się cieszyć ze spacerów wspólnych. Jakiś festiwal w tym czasie odbywał się w mieście. I ładne światełka tam świeciły w oddali. A nie, czekajcie, jacyś goście. It brings.
Jacyś... A, że tutaj przychodzili jacyś goście znikąd, nie wiadomo skąd, z jakichś czarnych, wiecie, zaułków, przybyli. I chcieli mieć gnąć nożem. Jeden z nich chciał mieć gnąć nożem. Pies uciekł, na nic się nie przydał. Pewnie jakbym wzięła Bigla, to by go uwalił w rękę. A tak naprawdę trzeba było wziąć Dobermana, a nie Kudla, ani Bigla. Trzeba było wziąć Dobermana, ja wiem. May me no fuck dog! Uciekł. I tak powiedziała Julia. Zrozpaczona Julia. To znaczy flustered. Zaczęła się jąkać. A, bo ona zaczęła się jąkać. Widzicie? Julia zaczyna się jąkać i się zestresuje, jak w stan takiego nerwowego jakiegoś uczucia wchodzi. Wtedy zaczyna się jąkać. I tak powiedziała właśnie. A ja, jako jej wielki obrońca, ja, He-Man, staję naprzeciw niego i robię strasząc go na śmierć i wystraszając go daleko, że sobie uciekł. Czy walę go na wryj? Po prostu. Sfrustrowana. Beagle by go zalizał na śmierć. Narrator do Wiedźmina jak znalazł. Ja wiem. A wiecie, że myślałam dzisiaj o Wiedźminie? You beat him. Dobra, walę go na ryjnie. W jabłkę. Moje... Ojojojojoj. Dietkę. Moje... Coś z moim ramieniem się stało. Ale pobiłam go na kwaśne jabłko. Ale nie czuję się z tym dobrze. Zaczynał płakać i w ogóle spuchnęły mu oczy całe z tego płaczu, zanim by policja przyjechała. Policja? Cops show up, w sensie, że się pokazała. Gliny się pokazały gdzieś tam w oddali, gdzieś, kiedyś. Wtedy Julia zaproponowała wybrać zupełnie inną ścieżkę. Ja się zgodziłam. Ale nie chciałam tam iść. A potem szliśmy wzdłuż rzeki. 84. Plany co do posiadania bachorków zostały odsunięte na później, z uwagi na zbyt obciążające nas obowiązki w pracy. Julii zaproponowano pracę at Yale, na Yale. Ale... Yale jest 2000 mil stąd. Cudowna praca. Jakieś associate to nie było jakieś prawnicze, associate department chair, to jest jakieś prawnicze coś. Legal English, wiecie. Ona chce się wyprowadzić tam. Ja zupełnie nie. Czy mam ją przekonać, aby nie wzięła pracy? Czy mam się zgodzić na to, żeby wyjechała do tej pracy? I myślę, że dużo ludzi, tak jak ta nuta leci, taka smutna, staje właśnie przed tak ważnym pytaniem w naszym życiu. Są dwie opcje. Pierwsza, jeżeli nam mówią, żeby odrzuciła pracę, przez całe życie będzie nam wytykać. Nie, tak myślę, że będzie nam wytykać, więc to jest bardzo ryzykowna opcja, ale będę miała ją niby blisko. Natomiast druga opcja... Jest taka, że dobrze, kochanie, realizuj swoje aspiracje, ale tutaj mam obawę, że jakiś przechytry mężczyzna zacznie nam zwijać na szolele. Ale ja myślę, że ja chyba dam się je realizować, nie będę trzymać dziewczyny. Ja nie chcę w dalszym ciągu się tam przenosić. Ona mówi, że będzie ciężko. Ale ona mówi, że zrobi to, jeżeli ja nie będę chciał się przeprowadzić. Ona przyznaje mi rację. Przenosi się do Boulder. Kurde. Dobrze, to przeczytam? 85. O Jezu, miała epizod!
She lost it. Czekaj, coś wysłała do domu z Yale. Paid leave. To są jakieś rachunki? Co znaczy paid leave? Halo. Spokojnie, gra się dopiero rozkręca. Wyluzujcie, rozsiądź się wygodnie. Najpierw trzeba wejść w fabułę, abyście chcieli tego gotowce instant, wersji instant. Tak się nie da. Tutaj ma was poruszyć, popracować na waszych uczuciach. Macie się wczuć to wszystko. Kurczę, za dużo angielskich słówek. Dobra, zapiszę, sprawdzę to. Paid leave. Paid leave. Widzicie, jak ładnie to wyszykuje nam? Urlop płatny. No tak, faktycznie. Czyli Julia jest wysłana na urlop płatny do domu z Yale. To co chodzi z tym epizodem? Shiloh zagubiła się na koledżu. Bo pożyczyła książki? What the fuck? She didn't remember she had happily... Ot, tu się pogubiłam. Dobra, została znaleziona płacząca. Podpowiadamy jej, że powinna z kimś pogadać na ten temat. Czy mam jej przyrządzić makaronie and drink wine? Tak. Dobra, nie, może porozmawiamy. Jednak rozmowa chyba ważniejsza jest, wiecie? Tak, wiem, że jest spoczęcie tej gry, ale ja spoczęłam po prostu w wersję hardcore. I tak mam zamiar się męczyć. Po wizycie u kilku doktorów i po przeprowadzeniu paru testów. Doszli do wniosku, że Julia może czasami cierpieć na wczesne stadium demencji. Ma 41 lat. Od tego momentu postanawiamy trzymać to jako sekret. Nasz sekret. Co my tu mamy? Widzę tornister ogólnie. Ale piękne niebo. I motylki. Motylki w nocy. To powinna być ćma, nie motylek, halo. A nie wygląda na ćmę, tylko na motylka. Dobra, podnoszę dziennik. Cokolwiek w nim jest. Sprawdźmy. Hej, fe! What the fuck? To jestem ja. To byłam ja z tym pindolkiem? Mój pies się starzeje. Zaczyna siwieć. Ja i Julia wyprowadzam go do baru, aby zobaczyć się przyjaciół. Jakby nic nigdy się nie stało, tak się właśnie czujemy. Julia wraca na uniwersytet. Trochę taki uniwersytet drugiego wieku, nie? Przypadłość Julii się pogarsza. Nie pamięta już rzeczy z klasy. Moje badania. To znaczy shameless. Sądzę, że są gówniane pewnie. Bierze samochód i z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu coś się dzieje. A potem policja sprowadza ją do domu. Ona jest zdruzgotana. I trafiam na całkowity, stały, leczniczy urlop. Some days you get a Julia who calls you a dope. Co to znaczy? Ej, to w końcu nie zrobiliśmy za tych dzieci jako dzieciaczków, nie? Jednego dnia... Jednego dnia Julia nazywa mnie dope, chyba to znaczy jakimś frajerem, z którym nie ma w końcu swoich dzieci, a drugiego nazywa mnie jakimś obcym, wiecie, no trochę słabo. Był taki film, pamiętacie? Był taki film, że dziewczyna codziennie traciła pamięć i ten koleś codziennie jej przypominał. Puszczał jej kasetę i że, wiecie, no to trochę przypomniał, ale to z Lost in College wydarła się na kumpelę, a widzicie. Dobrze, common name, tłumacz nam tutaj. Liczymy na twoją pomoc. Patrzcie, pchnęła mnie na łóżko, aby się ze mną kochać. Po 5 minutach zaczyna panikować. Myśląc, że mój tato jest w domu. What?
opowiedziałam jej rodzinie o jej przypadłości. Oni są zdruzgotani. I przybyli, oczywiście wiecie, cała rodzina nagle się zleciała, żeby z nią porozmawiać, bo potem już trochę za późno może być. Przez jakiś czas przyjaciele przychodzą z jakimiś małymi przedmiotami, które mają sprawić, że każdy dzień jest piękniejszy. Ale jej się pogarsza. Niestety. 88. To już jesteśmy blisko naszej opowieści, bo całe wydarzenie dzieje się w 1989 roku. Spędzam całe dnie na śledzeniu poczynań Julii. Odliczam sekundy pomiędzy czasem, kiedy pojawiają się... Znaczy... co to jest? Odliczam sekundy pomiędzy tymi wizytami Daniel, pielęgniarza. On sugeruje mi, że Julia mogłaby żyć gdzie indziej, a ja mogłabym zająć się swoim życiem. Gdzieś, gdzie będzie miała zapewnioną opiekę 2-4H. W nowym domu. Siedzi ze mną przez parę miesięcy, a potem decyduje się wyprowadzić swoją małżonkę do domu dla normalnych inaczej. Czyli decyduje się, żeby się opiekować swoją małżonką do końca. W końcu, wiecie, ja myślę, że ja się decyduję w zdrowiu i w chorobie opiekować się swoją małżonką. Bo w końcu jest małżoną. Ślubowałam jej. Więc ja będę się nią opiekować. Ale czekajcie, bo ja wzięłam ten notes, ale tam było więcej rzeczy. Mogę się cofnąć. Ogólnie to tak sobie spaceruję po tym lesie pełnym brzóz. O, przy brzozach to trochę niebezpiecznie. Panie. Niebezpiecznie. I tak sobie spaceruję po tym. I takie myśli kontemplacyjne mnie w sumie napawają. Cześć, Mankej. O ja, tu trzeba być ostrożnym. Patrzcie, jeleń. Jakie mam poroże. Jeszcze nie zrzucił, zobaczył mnie. Trochę krzywą twarz ma. Uciekł. Uciekł przed nami, wystraszył się. To jest niesamowicie trudne. Najgorsze jest wtedy, kiedy się na nią złoszczę. Wtedy, na przykład, kiedy ona próbuje coś ugotować. Nic nie mogę w ogóle z nią zrobić. A ona nic nie może zrobić beze mnie. Miłość ucieka. Kiedy idzie spać, ja czekam przez kilka godzin. Waląc w trupa na naszym ganku. Oglądam sobie baseball w lecie. College basketball, koszykówkę w zimie. Za dużo chlejał. Zdecydowanie. A potem usypiam żonkę i wychodzę w tango. Pierwszy raz, kiedy zmartwiłam się, bo coś się wydarzyło mojej małżonce. Bo ona sobie poszła na spacer i kiedy mnie nie było, zaczęłam stawiać krzesło, w sensie blokując wyjście z sypialni. Raczej będę blokować drzwi, ale ona może zaświrować, jakby się obudziła i mogła wyjść. A jak zechce się siusiu, czy ja mam łazienkę w pokoju? Oto jest pytanie. Ale myślę, że to trzeba już przy takim stadium demencji dość mocno się opiekować, czyli trzeba też odpowiadać za to, co się może wydarzyć, kiedy wyjdziemy. Ten sam bar na samym końcu Perth Street. Jest tam miło. Poznaję Sheila, barmankę, i rozmawiam z nią o wszystkim. I to jest wielka ulga. Jestem w domu. I kładę się około 1:00 wieczorem. Pod rząd w tygodniu. I tylko marzę o tych nocach, żeby spędzić z tą barmanką. 89.
Pewnego razu jestem zatrzymana przez chyba policję, DUI checkpoint, cokolwiek to może jakaś rutynowa kontrola. Każą mi dmuchać w balonik. A potem... Co? Że w sensie, że to promili aż tyle? Ile można mieć promili? Więc ja w sumie nie miałam. Szczerze mówiąc, że ja nigdy nie dmuchałam w balonik. Nigdy. Nigdy nie używałam alkomatu. Czy nigdy. I trafiam do więzienia na noc. Próbowałam to, wiecie, ukryć, zadusić to w sobie. Ale niestety zmuszona byłam powiedzieć swojej sister-in-law, co znaczy, że to jest moja ta, nie... Nie, szwagierka, właśnie. Szwagierce Susan. Musiałam się przyznać do moich z tych, wiecie, grzeszków. Rodzice Julii znów przylatują do nas. No nie, teściowa. Wbija nam na chatę. I mówią mi, że zabierają Lulię, że nie, czy to, że ja mam problem z alkoholem i w ogóle, że zabierają do siebie. Nie kłócę się z nimi. Mówię, że przyjadę odwiedzić niedługo. Kurde, dlaczego? Przecież kazałam mu się nie opiekować. Parę tygodni umijana. Nadchodzi znowu lato. I zaczynam składać papiery do pracy. W ogóle do czego on się utrzymał wcześniej, przepraszam bardzo. Przyjmuję pracę. Zero 10 to jakieś pół piwa, jak dla niektórych. Zero 10 to nieduże. A, widzicie, w Polsce był rekord chyba 14 promili? What? Ale księżyc, oh fuck. Idziemy do wieży. To jest strażnicza wieża. Bo uciekł nam jeleń, więc idziemy go szukać na górę. A tak naprawdę to jesteśmy strażnikami leśnymi i tak sobie przechadzamy się po lesie, obserwujemy gwiazdy, cieszymy się życiem, nie? Słuchamy jak pizga wiatrem. Stajemy sobie na schodach i siusiamy jak facet. Gdzieś tam, nie martwiąc się o to, o nic się nie martwiąc w zasadzie. Oglądamy gwiazdy, które są piękne swoją drogą. A tu wysoko, nie bojąc się o niedźwiedzie, które nas zaatakują. Kurde, to wszystko mamy, patrzcie. A co to? A co ja zrobiłam? Gdzie nawet mam gaz? Ale wypas w ogóle. Full wypas serwis, ja się tam przeprowadzam. Patrzcie, jakie widoczki. Tylko kurde, weź tu wnieść zakupy. To trochę przypomnie. Chyba nie ciężko by było w tym miejscu zakupy wnieść. Patrz, nie? Jak on tu dostarcza zakupy? Tą ciężarówką może. No ale tutaj nie jest postawił ciężarówki. Patrz jak cień rzuca fajnie. W nocy. No spoko. Wchodzimy do naszej kanciapki.